Tak, Przemysł. słyszycie mi? Tak, tak, poruszyłem. Panie i panowie radni, otwieram 20. sesję Rady Powiatu w Ostrołęce. Czy macie państwo radni uwagi do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Widzicie państwo, że na początku czytam listę obecności. Pan Adam Białbrzecki. Dzień dobry państwu, jestem obecny. Pani Anna Buczyńska. Była. Pani Anna Buczyńska. Jestem. Witam pani Aniu. Dzień dobry, witam. Pan Sławomir Ceberek. Dobry, jestem. Pan Dariusz Domian. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Grzyb. Dzień dobry, jestem. Pani Beata Kalinowska. Dzień dobry, jestem. Pan Artur Kozłowski. Pan Artur Kozłowski. Nieobecny. Pan Stanisław Kubeł. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam pana starostę. Pan Stanisław Lipka. Jestem, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pan Tadeusz Lipka. Jestem, dzień dobry państwu. Witam panie Tadeuszu. Pan Andrzej Lis. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Piotr Liżewski obecny. Pan Antoni Mulawka. Witam państwa, obecny. Witam. Pani Zofia Napiórkowska. Jestemy, wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Nowak. Dzień dobry, obecny. Pan Krzysztof Parzychowski. Jestem. Pan Waldemar Pędzich. Witam, obecny. Pan Kazimierz Rzewnicki. Nieobecny. Pan Stanisław Subda. Pan Stanisław Subda. Nieobecny. Pan Kazimierz Ścibek. Dobry, jestem obecny. Tam. Pan Arkadiusz Zyśk. Obecny, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz odczytam osoby, które nie odhaczyłem jako obecne. Pan Artur Kozłowski, obecny. Pan Kazimierz Rzewnicki. Pan Stanisław Subda. Szanowni państwo, w dzisiejszych obradach uczestniczy 19 radnych, 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady możemy podejmować prawomocne decyzje. Czy macie państwo uwagi do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Podaję pod głosowanie przyjęcie protokołu 19 sesji Rady Powiatu. Bardzo proszę panią kierownik Kancelarii Rady o przeprowadzenie głosowania. Pan Adam Białobrzeski. Pani Anna Buczyńska. Za. Pan Sławomir Ceberek. Za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Pan Stanisław Kuweł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Za. Pan Piotr Liżewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Pani Zofia Napiórkowska. Jestem za. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Krzysztof Parzychowski. Jestem za. Pan Waldemar Pędzi. Jestem za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za. Dziękuję panie przewodniczący, jednogłośnie. Jestem
Albo połączenie. Musimy chwilę poczekać, bo pan przewodniczący. Już wróciło połączenie, także. Już wróciło. Tak. Już wróciło. Jeszcze czy wszyscy mnie słyszą? Tak. Tak. Okej. Okay. Jakie są wyniki głosowania? Jednogłośnie, 18 osób za. Szanowni Państwo, protokół został przyjęty głosami 18 za. Kolejny punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu ostrońskiego do realizacji projektu pod nazwą Wchodzimy na rynek pracy w ramach RPO 2014-2020. Bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela zarządu powiatu. Pani Magda Pietras. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest to projekt, który został opracowany przez panią Barbarę Bączek, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Myszyńcu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Projekt ten uzyskał dofinansowanie. Wartość projektu 402 028 zł, z czego 95% jest to dofinansowanie projektu. Natomiast wkład własny 5% w wysokości 20 400 zł ponosi partner projektu, ponieważ projekt ten został przygotowany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jako lidera projektu w ramach partnerstwa z firmą doradczo-szkoleniową firmą Premes z siedzibą w Ostrołęce. Z projektu tego będzie mogło skorzystać 39 osób. Są to głównie absolwenci naszych zespołów szkół, bądź też rodziny dzieci objętych opieką poradni psychologiczno-pedagogiczną w Myszyńcu. W ramach projektu są realizowane zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, a także 3-miesięczne płatne staże u pracodawców. Jest, nie wiem, słychać mi, panie przewodniczący, zginęłam na chwilkę. Na chwilę pani zginęła, ale już słychać. Ale już jestem, dobrze, przepraszam, niezależnie ode mnie. Wysokość stażu 1100 zł miesięcznie netto. Po realizacji stażu około 30% ma uzyskać zatrudnienie u pracodawców, zatrudnienie na minimum pół etatu na 3 miesiące za minimalną wysokość wynagrodzenia minimalna krajowa. Cóż jeszcze Państwu mogę powiedzieć? Projekt ten będzie realizowany od 1 sierpnia tego roku do 30 czerwca kolejnego, ze względu na zaistniałą sytuację w kraju. Termin realizacji musiał zostać przesunięty. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie przedmiotowej uchwały. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o opinię przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę panią kierownik o przeprowadzenie głosowania. Adam Białobrzeski. Jestem za. Pani Anna Buczyńska. Jestem za. Pan Sławomir Ceberek. Jestem za. Pan Dariusz Domian. Jestem za. Pan Andrzej Grzyb. Jestem za. Pani Beata Kalinowska. Jestem za. Pan Artur Kozłowski. Pan Stanisław Kubeł. Jestem za. Pan Stanisław Lipka. Jestem za. Pan Tadeusz Lipka. Jestem za. Pan Andrzej Lis. Pan Piotr Liczewski. Jestem za. Pan Antoni Mulawka. Jestem za. Pani Zofia Napiórkowska. Jestem za. Pan Jarosław Nowak. Jestem za. Pan Krzysztof Korzychowski. Jestem za. Pan Waldemar Pędzik. Za. Za. Pan Kazimierz Ścibek. Jestem za. Pan Arkadiusz Zyś. Jestem za.
18 głosów za. Szanowni Państwo, uchwała numer 20/177/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pod nazwą Wchodzimy na rynek pracy w ramach RPO WM 2014-2020 była przyjęta głosami 18 za. Kolejny punkt porządku obrad to są interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Widzę. Kolejny punkt porządku obrad to jest sprawozdanie starosty Ostrołęckiego o działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zarząd obradował dwa razy, też online, podjął 13 uchwał, one dotyczyły zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Dotyczyły także kwestii opinii w sprawie zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, a szczególnie z terenu gminy Rzekuń, udzielenie pełnomocnictw przede wszystkim projektantom drogowym, udzielenie upoważnień dyrektorowi Urzędu Pracy do dysponowania środkami na COVID, zaopiniowanie programu ochrony środowiska dla gminy Czerwin. I tutaj pojawił się problem nieuwzględnienia w programie tych, powiedzmy, budynków popegeerowskich w Grodzisku, a więc odesłaliśmy ten program z prośbą o włączenie do programu również tej problematyki, czyli nie został pozytywnie zaopiniowany na ten moment przez zarząd. Również zajmowaliśmy się kwestią współwłasności nieruchomości położonej w Czerwinie. Chodzi o działkę drogową 96/3, żeby umożliwić gminie również realizację jej zadań związanych z budową dróg. Zajmowaliśmy się również wykazem imprez na terenie powiatu ostrołęckiego. Tych imprez jest mniej niż w poprzednich latach, aczkolwiek są próby na mniejszą skalę, z mniejszą ilością osób organizowania niektórych imprez, a szczególnie sportowych. Zajmowaliśmy się także Funduszem Dróg Samorządowych. No, muszę Państwu powiedzieć, że troszkę się wystrzelaliśmy z gotowych projektów i tu mieliśmy do zagrania tylko dwa projekty. Jeden to jest właśnie Budne w stronę Wyszla na terenie gminy Baranowo, no i Lipianka, gmina Goworowo. Innych projektów gotowych na ten moment nie mieliśmy, czyli tutaj no niestety COVID spowodował pewne przesunięcie terminów. Tutaj no projektanci wykorzystali skrupulatnie możliwość wydłużenia również procedury o te 3 miesiące, to co no, można powiedzieć dał im ustawodawca. No, musimy zintensyfikować prace polegające na sporządzaniu dokumentacji. Teraz ta procedura jest bardziej skomplikowana, wydłużona. Także przypomnę, jeszcze Wody Polskie wchodzą do tej procedury, także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uczestniczy w tej procedurze. No oczywiście gminy także z decyzją środowiskową. Również kwestie regulacji stanów prawnych przy decyzjach z RIDowskich są też bardzo czasochłonne. Kwestia również ustalenia wysokości odszkodowania. Często brak jest osób, trzeba również tworzyć depozyty do wpłat. Także to nie są sprawy łatwe, proste. No i ta procedura niestety trwa. Jeśli chodzi o kolejną sprawę, to złożyliśmy wniosek w dniu wczorajszym do pana premiera za pośrednictwem wojewody mazowieckiego na tak zwany pierwszy COVID, czyli na te 13 milionów 600 tysięcy złotych.
dyspozycje przelewu mają być wysyłane po 30 sierpnia. W związku z tym spodziewamy się tych środków w miesiącu wrześniu. Jeśli chodzi o tak zwany COVID-2, czyli kolejne 6 miliardów, które będą do rozdania, czekamy na uchwałę Rady Ministrów w tej sprawie. Ona określi zasady, aczkolwiek wiemy już dzisiaj, że to będą środki nieco trudniejsze, bo będą związane z naborem wniosków i oceną wniosków, oceną międzyresortową. Z udziałem kilku resortów będą przedstawiciele i będą określone priorytety. Stąd zastanawiamy się powoli, jakimi wnioskami ewentualnie zagrać. Zobaczymy, jak ukaże się rozporządzenie Rady Ministrów. Będzie wtedy, no też trzeba odbyć dyskusję w zarządzie, komisjach i ewentualnie na sesji, z którymi wnioskami wyjść, żeby dać sobie szansę na uzyskanie tych środków. No to są chyba te najważniejsze sprawy. Jeszcze odbywaliśmy dyskusję, czy tworzyć strategię powiatu na lata 21-30, czy też plan rozwoju lokalnego. No, przychylamy się bardziej, że plan rozwoju lokalnego, bo możemy go zrobić siłami własnymi, bez potrzeby angażowania firm zewnętrznych. Oznacza to, że możemy zaoszczędzić do 50 tysięcy złotych, robiąc ten dokument siłami własnymi. Także też pewnie te sprawy będziemy omawiali w najbliższym czasie na komisjach. Otrzymaliście Państwo oprócz sprawozdania finansowego za rok 2019, ale jeszcze chcę powiedzieć o sprawozdaniu za rok 2019. Także raport o stanie powiatu, on był również na zarządzie i niektórych komisjach. Chciałem tutaj podziękować wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu tego raportu. Jest to materiał dosyć obszerny, który na pewno pozwoli zorientować się także nie tylko nam, ale mieszkańcom w zadaniach, jakie wykonuje powiat. Chciałem tutaj podziękować wszystkim wydziałom i jednostkom, a szczególnie pani Magdzie Mrozek, która także ten materiał opracowała pod względem redakcyjnym, a więc także pod kątem, no powiedzmy, odbioru przez mieszkańców powiatu. Także chciałem kilka słów powiedzieć również o sprawozdaniu, bo już mamy jego zarys za pierwsze półrocze 2020. Nie ukrywam, że mieliśmy pewne obawy co do osiągnięcia ze względu na COVID wielkości zaplanowanych w budżecie, ale chcę Państwa uspokoić, że jest wszystko w porządku, wydatki, dochody bieżące są zrealizowane nawet o ponad 1% wyżej niż planowaliśmy. Wydatki bieżące są realizowane kilka procent niżej niż planowaliśmy, w związku z tym jest sytuacja właściwa. Są nieco niższe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten poziom wykonania jest 42%. W tej chwili mamy nadzieję, że to wzrośnie nam w drugim półroczu. Także powodów do niepokojów nie ma. Możemy prowadzić normalnie proces inwestycyjny, który założyliśmy na ten rok. No i także patrzeć optymistycznie na przyszły rok, bo jeśli dołożymy te środki z COVID-u, bo nie musimy nimi łatać dziur w tym roku, bo takie były obawy, że może tak być. W związku z tym wydaje się, że przyszły rok możemy również planować w budżecie jako rok też inwestycyjny. Powoli nie ukrywam, że już myślimy o budżecie przyszłego roku i zaczynamy już tutaj takie wewnętrzne prace nad budżetem przyszłego roku. Także jeśli Państwo będziecie mieli jakieś, nie wiem, sugestie co do właśnie zadań, to też dobrze byłoby, żebyśmy takie dyskusje w komisjach odbyli. No najpóźniej myślę, że gdzieś do końca września, żeby w październiku można było ewentualnie ten dokument u nas po prostu stworzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to są komunikaty i ustawy organizacyjne.
Czy ktoś chce zabrać głos? No jeśli nie ma, to... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak się złożyło, że udało nam się zakończyć te tytuły inwestycyjne duże, które rozpoczęliśmy no, kilka lat wcześniej. Mam na myśli przede wszystkim drogę Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki. Ona jest zakończona, to jest kilkanaście kilometrów długości. Mam na myśli również drogę Kadzidło-Łyse-Łączki w stronę Piszu, ponad 30 kilometrów. Także zakończyliśmy inwestycje unijne, to już o niej mówiliśmy, łącznie także z rozszerzonym zakresem, czyli z chodnikami Józefowo i Pasieki. Ona, no można powiedzieć, już była odebrana, jest oddana do użytku, ale przed nami rozliczenie z jednostką wdrażania programów unijnych. I również zakończyliśmy inwestycje w Goworowie. Mam na myśli 9-kilometrową ścieżkę i no, przebudowę drogi, zjazdy w stronę Suchcica, więc Suchcice-Goworowo. I te trzy ulice na Szczawin, Sienkiewicza i Dulczewskiego. I tutaj no, no chcielibyśmy też zrobić jakieś... Wiem, że jest COVID, że dużych spotkań nie ma, no ale chcielibyśmy przynajmniej spotkać się z samorządem gminnym w jakiś sposób, także podziękować za współpracę i no, oddać już formalnie także te inwestycje, bo one są w odbiorach technicznych. No i właśnie proponujemy jako pierwszą Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki i żeby następna sesja była sesją wyjazdową, nie online, żeby się odbyła w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Jeśli byłby akces, to, no to chcielibyśmy zaproponować właśnie takie rozwiązanie. Komisja rewizyjna już to potwierdziła, wyraziła zgodę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Mówię wstępnie, komisja rewizyjna już wyraziła pozytywną aprobatę co do odbycia się tej sesji w Myszyńcu. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem za. Znaczy myślę, że te zasady bioasekuracji można zachować. No, jeśli pan przewodniczący zarządzi maski, to ewentualnie... W tym temacie planuję omówienie tych spraw organizacyjnych po zakończeniu sesji. Także Państwo jeszcze troszkę wykażcie się cierpliwością i nie wyłączajcie się, nie tylko wywójcie się ze swoich aplikacji. To tematy organizacyjne omówimy już po sesji odnośnie tej sesji wyjazdowej. Także prośba do Państwa, żebyście jeszcze przez chwilę po zakończeniu sesji zostali się przed swoimi monitorami. Natomiast w sprawach, komunikatach i sprawach organizacyjnych chciałem Państwu przekazać informację, że wpłynęła do Kancelarii Rady Powiatu, wpłynęły sprawozdania z działań w 2019 roku podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na obszarach powiatów makowskiego, przasnyckiego, ostrołęckiego, iskiego, koleńskiego, łomżyńskiego oraz na terenie nadzoru wodnego w Ostrołęce. Z tymi dokumentami możecie się Państwo zapoznać w Kancelarii Rady Powiatu. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, możemy to przesłać mailem, choć materiał jest dość obszerny. Wiem, że ten temat Państwa interesował na sesjach. Często ten temat był podejmowany w różnego rodzaju dyskusjach, także sprawozdania będą dostępne. W kwestii tych spraw organizacyjnych i w kwestii planowanej sesji 25 sierpnia w Myszyńcu, to omówimy te sprawy organizacyjne po zamknięciu dzisiejszej sesji. Także Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, nie rozłączajcie się. To tyle byłoby z mojej strony w sprawach komunikaty i sprawy organizacyjne. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to chciałby jeszcze zabrać głos od Was. Jeżeli nie ma pytań, tematów, bardzo proszę. Ostatni punkt porządku obrad, sprawy różne, wnioski i oświadczenia Rady. Czy ktoś w tym punktu zabrać głos? Nie widzę. Następna sesja to jest 25 czy 21? 5. 25.
zmianę. Miało być 21. Tak, ale jest planowana na 25. Przeprawiamy. Skoro nie ma więcej pytań i osób zgłaszających się do wypowiedzi, zamykam obrady 20. sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Bardzo proszę jeszcze raz o pozostanie Państwa. Za 2-3 minuty połączymy się. Ja się połączę z Państwem.